Thank you.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dejron od Bildhambera Auto Wheel. Produkt, słuchaj, który ma być do takiego, kurczę, niby bieżącego mycia chyba, kurczę, że ten dryry metaliczny zabrawi się na czerwono, czyści za pomocą pędzli szczotek właśnie, że niby tak do pędzlowania, do bieżącego mycia, powiedzmy, czego nie polecamy. Tak jak widziałeś, na felgach bardzo ładnie, bardzo przyjemnie, słuchaj, całkiem fajnie. Rzeczywiście praca tym produktem, jeżeli chodzi o pędzlowanie, to jest ze wszystkich Dejronów, które miałem, to chyba tym mi się najfajniej pracuje. Tak, naprawdę przyjemnie. Poślizg w ogóle, jeżeli chodzi na to, rękawice jest rewelacyjny. Tutaj no wiadomo, porównanie, no tutaj już zbliżamy się do Corrosola. Niestety produkt jest gęściejszy, a to Mizer troszeczkę słabiej go niestety wyrzuca i stąd właśnie podruba kaniona. Słuchaj, wskoczyłem też na mańka. Już chyba dwa Dejrony były na mańku. Chyba tak, kurczę. Specjalnie go zapuszczałem. Na mańka i chciałem go porównać z Corrosolem. Jak będzie sytuacja wyglądać na masce i na przednim zderzaku. Słuchaj, bardzo podobny do Corrosola, naprawdę bardzo podobny. Jakby nie ta gęstość, to można powiedzieć, że prawie to samo. Corrosol moim zdaniem odrobinkę na lakierze trochę lepiej, troszeczkę lepiej. Ten zdecydowanie dłużej posiedzi, ale ja osobiście to go widzę tak, kurczę, do felg
i właśnie do jakiegoś takiego odszczurzenia troszeczkę. Tak jak, o, jak był film z Kochem bodajże, gdzie też mówiłem, że fajnie właśnie co jakiś czas, powiedzmy, jak widzi, że ta lotna rdza się pozbierała, nazbierała, nawbijała w felunek, żeby sobie ją odszczurzyć. I ten produkt jest idealny, nawet lepszy od Kocha, jeżeli chodzi o pędzlowanie, naprawdę. Koch fajnie się pędzluje, ale ten jest mistrz. Ten jest mistrz, jeżeli chodzi o rękawice właśnie i o pędzlowanie, naprawdę rewelacja. Oczywiście swoje kosztuje niestety, także tutaj... szczotek lub rękawicy z mikrofibry. No właśnie, taki, kurczę, dajronik do pracy mechanicznej. Długość leżakowania? Chyba dłużej. A czy wiesz co, podobnie jak krosol, bo krosol ma to do siebie, że on, kurczę, on tak fajnie go wypluwasz, on tak jakby się ładnie łączył ze sobą. To jest, może tak powiem, kurczę, na tym aucie pracowałem klasycznymi dajronami polskimi i zagranicznymi. No i nie wiem, co jest z tymi polskimi, ale te zagraniczne, no ale tutaj cenowo też, no to jest przepaść, jeżeli chodzi o pracę, wybieranie lotnej rdzy. No jest różnica, jakość wybierania, przyjemność pracy, długość leżakowania nawet, pomimo że tamte polskie gęściachy wysychały szybciej niż te bardziej takie żelowe, kurczę. No więc, no, cena nie bierze się z czapy. No dobra, słuchaj, z mojej strony słuchaj to wszystko, bo tak naprawdę jakbym miał wybierać między korosolem a tym produktem, wybrałbym korosol, z tego względu jest bardziej uniwersalny, bo nim też można pędzlować i też używać do felk, więc tutaj, a tu jest bardzo bliziutko korosola, naprawdę bardzo bliziuteńko, bardzo fajny dajron. No dobra, z mojej strony to wszystko, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!